Cześć wszystkim, dzisiaj jedziemy na ryby, jedziemy łowić w okolice Bostonu. Jest godzina 3 rano. To się zaczyna o 8, musimy być tam na 7. W tamte okolice będziemy jechać 3 godziny, więc 7 będziemy plus minus na miejscu. Widzimy się za chwilę. We'll start soon. Aktualnie godzina 6:36, a witam w Area Trout Club England. Czyli nazwa wskazuje, będziemy łowić pstrągi. A to jest nasz, nie wiem jak to nazwać, stawik. Jest jeszcze dopiero wcześnie, kilka samochodów zaledwie przyjechało. Już widać. Te pstrągi pływają, bo ruszała się woda wcześniej i bąbelkowało. Tu zaczynamy się rozstawiać, wykładać sprzęt, okulary jak najbardziej. Tylko takie, które nazwijmy to działają, a nie jakieś tam za 5 zł. Polaryzacja jak najbardziej. To jest do, dowiedziałem się właśnie, do uwalniania ryb. Ryb nie wolno dotykać rękoma. No i różne rodzaje wędek służą do różnych ryb, do różnych sytuacji, okoliczności i tak dalej. To tyle w sumie na razie co wiem na ten temat. How many millions? Look, I show you how to do this, you know? Okay. For example, if you take one of these. Trinenta, yes. One of these. Lures in English. Hook it like that. If you want to change, you can change okay. It as well. Okay, easily. You like. Can change it, take it off. Okay. Because sometimes you need to change the colors, different type. Yeah. For example, like this, and you put like that. You know how to put it, yeah? Just yeah, like, I saw it before. Yeah. One second, because what I want to do, I want to give you fresh. Wszyscy się przygotowują. Fresh this. Testują. Dostałem kilka gumowych przynęt. One pachną serem. Podobno pstrągi to ulubią. Jakoś ich to zachęca. Plus dostałem różne kolory. Różna ryba reaguje na różny kolor również tak samo. Namiocie tak samo reaguje, nie? Nie mówię, że reaguje tak samo na każdy kolor. Inaczej. Reaguje na zapach, na kolor i nie wiem, na temperaturę jeszcze. Two small hooks. Okej. Okay. Captain Hook. Dobra, wstępnie coś mamy tutaj przygotowane i zapięte. To jest imitacja robaka, taki plastikowy. Taka przynęta. To jest sztuczna, ale jest. Dobra. W ciągu dzisiejszego dnia będą takie, no powiedzmy, mini zawody. Na zasadzie takim przyjaznym, przyjacielskim przekroju. Taką przynętę wybraliśmy. A taki spławik właśnie przypiąłem w kolorze takiego robaka, powiedzmy. Można sobie zawsze coś wybrać, co komu odpowiada. Jeżeli ryba nie łapie na jednym kolorze, załóżmy, to zmieniamy w jakimś czasie, żeby nie czekać w nieskończoność. I na któryś kolor się w końcu złapie. Tego nie mylić z kolczykami.
Okay. Give you some more colors. What colors you got? You need some more, you know. Dobra. Okay. Give you something like orange. Sometimes orange is takes. Good. Hmm? You need pink. You got pink? Not really. Red. Takie mam. Matwiej. This one. Okay, this one. Sometimes it's good. This one is good. This one is good. You got space. This one is good sometimes. That one. No. Last time I was good catching on the last. Round. Like Schorsch. Last round. Look, German. Like the Beetle. Germany colors, no? German? No, he's not German. No, może być. To podobne jest, tak. Yeah, you can try them once actually. Give you something like this. Try do not lost. Okay. Okay, okay. I know, if it's happening, it's happening. You know? Ruslanai! What else you can give you? Maybe something. Oh, shit. Maybe after half time, we'll see. I maybe change something okay. Like spoons, you know, or something. Okay. Więc to dostałem na rozpoczęcie. Okulary z polaryzacją jak najbardziej. To jest ścieweczka do wytarcia rąk. Wiadomo, jak się, nie wiem, się ktoś ubrudzi, czy coś tam. No dobra, w każdym razie trzeba mieć pod ręką. To jest młotek do, no nazwijmy to, zabijania rybek, ale tylko wyłącznie wtedy, kiedy zaczniemy wyciągać haczyk, albo spróbujemy odhaczykować i zacznie krwawić. Wtedy nie wolno jej rzucić z powrotem, musimy ją po prostu, jakby to nazwać, unicestwić. Tak, znam takie słowa. Później są jeszcze te nasze przynęty zapachu sera, one są sztuczne. To nie jest reklama, po prostu takie mamy w tym momencie, a ja to pierwszy raz widzę na oczy. Mamy spławiki bodajże to się nazywa. To dostałem jakiś tam komplet haczyków. I wiadomo, im mniejszy haczyk, tym jest lżejszy. A to są nasze cążki, czy tam obcęgi do wyciągania haczyków z ryby. No i za chwilę ruszamy. Próbuję wam pokazać różnicę między okularami z polaryzacją a bez. Myślę, że już jest widoczny. Sorry, muszę jakoś... O! Tak jest z, tak macie bez. Tu jeszcze dostałem inne przynęty. Tam jest co? Dzieci zawody właśnie ukończyły. Dostały słodycze. Miejsca chyba już zostały przyznane. Za chwilę dorośli zaczną łowić. A wcześniej trzeba będzie wylosować miejsce, pozycję, numer i zawodnika. W sumie będziecie blisko. Tutaj jest chyba długość 4 metrów. Coś w tym stylu. Między jedną parą a drugą. Koszt jednej sztuki takiej przynęty to no, w granicach około 1 funta. Myślę, że 1 funt
to spokojnie można kupić. Nie. So for starters, the way that we ideally want to pair you up, we want the newcomers, the people that came here for the first time, we want you to come along and draw the name from the... so ideally we want to pair you up with someone who has been experienced in fishing, area trout fishing. So for us now, we'll call you by names, all the new ones that came here for the first time. О, бусям проблем. Нет. Нет, ни русский, ни английский, ни. When the fish is caught, the landing net should be lifted completely from the water, yeah? From the water. Under no circumstances you are allowed to put fish on the floor, yeah? You're not allowed to touch them with the hands, yeah? The only rule today, obviously, you have to use those scissors, whatever they're called, to release the fish, obviously, it's released and stuff. But there's no escape machine? Yeah, and release the fish back to the water, yeah? You're not allowed to throw fish like this one, yeah? Have a respect to the fish, you just release it back like this, yeah? And it's gone, yeah? In relation to sectors, yeah? So I will explain it with the ticket. So your pad or your ticket will be a number for the sector, yeah? For example, so your pad and someone else's. You only allowed to fish within your sector. So this is the boundary for the sector. So look at this train and also you're not. So basically, you do have about 2.5-3 meters to fish. You can throw there. Or you can throw there. Yeah? This is the maximum you can fish, okay? If there will be some referees defined here, if for any reason you throw here, it will be out. So you have to take back as soon as possible. If the referee says it's out, you have to reel back as soon as possible. If you put the fish, when it says it's out, the fish doesn't count. Okay? About the bloody fish. Oh, bloody fish, yeah. Because we're using the soft baits today, the fish can't bleed, yeah? If you see fish bleeding, you, under no circumstances, you're releasing back the bloody fish, yeah? So all we have to do, there is some pockets at the back here. You take the fish out, if it's bleeding, go back in the bucket, okay? No releasing, that's fine. And kill it or not? Huh? Kill it. You put the fish inside. You're not allowed. But you have to lift it up. Yeah, pull it. Have to lift it up. Yeah, like this. Yeah? So fish, noise it. Each of you counting your own fish, okay? So loudly. As soon as you put the fish.
say fish, yeah? When you release the fish, tell 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. So you're responsible to count your own, yeah? At the end of the round, no to zaczynamy. Dostałem swojego opiekuna. Tutaj sobie rzuciłem kamień, żeby mi tą nie majtało. Dobra. Moim opiekunem jest Winals, który czeka tam. Dobra, będziemy łowić na miękki. Będziemy zająć miejsce nasz, mój numer 2. Idziemy. That's the first fish. Is it bleeding or not? Teraz nastąpiła zmiana miejsc. Każdy gdzieś idzie na inne miejsce. Kolejna runda. Ja też idę, jak widać. Zobaczymy, co będzie dalej. Nawet zrobiłem jedną rybę, co i tak jest w sumie spoko. Jak na pierwszy raz w życiu. Teraz zamontowałem taką przynętę. Takiego centralnie robaka. Nie wiem, czy to dobrze zapiąłem. Nie jestem jakiś ten jeszcze nauczony takich rzeczy, ale nastąpiła zmiana robaka na bardziej kolorowy. Za chwilę zaczynamy kolejną rundę. Spoko, coś innego niż zwykle. Oczywiście, że polecam wszystko, tylko nie siedzieć w domu. Złowiłem tą rybkę, tą. Niestety nie udało mi się szybko uwolnić i musiała trafić na zjedzenie. Tam złowiłem jedną, na tamtym sektorze, złowiłem jedną. Kolejna zamiana. Okej, na UPP. Zobaczymy, ile tutaj złowimy. Nagrodę jestem z kolegą. Tak się trafiło. No to łowimy. Spójrzcie na to. Tak powinna wyglądać przynęta. W ten sposób. Haczyk wzdłuż. Ja wcześniej założyłem tak średnio. W połowie to chyba nawet nie miała tego jak chwycić, gdyby nawet chciała. A to jak połyka, to się zahaczy, wyciągając. Ok, kolejna runda. One minute to the start. Good one? Yeah, it's all good. And the weather is nice. Still nice. Łowimy dalej. Mam okulary od kolegi. Dzięki nim mi lepiej widać. Okulary, tak. Mówię, że od ciebie. It's from you. Yeah. 5, 4, 3, 1. Thank you.
Więc tak, podsumowanie, 3 rundy i złowiłem 3 ryby. Idę znowu, znowu się zmieniamy, gdzieś tam idę. I ciekawostka, tutaj jest chyba kormoran albo coś w tym stylu. Tylko po to, żeby odstraszyć inne ptaki. To jakby tu przyleciały całą gromadką, to by spokojnie mogły oczyścić to w dzień. To jeziorko, to ten stawik. Więc ku przestrodze dla innych, żeby nie przelatywały tu. Kolejna runda. Zmieniam taktykę. Ten kolor mi się spodobał. Przypomniałem tego robaka. Zmiana taktyki z gumowych. Z gumowych na metalowe. Kolejna. 4x4 ryby. I jest ostatnia runda. Jest pół do trzeciej. Jeszcze się troszkę popadało, ale to chwilowo. Przelotnie troszkę powiało. Teraz delikatnie wieje. Ostatnia runda. Póki co dla mnie początek był dobry, ale teraz na razie to coś słabo. Podliczamy wyniki. Niestety chyba nie stanę na podium dzisiaj. How is going? Oh, this time 6 of course. 6? Wow! Congratulations. This time I get nothing. Not even half. Not even dead fish, nothing. Doing well. Hello.
To by było na tyle. Koniec. Koniec na dzisiaj. Się rozpadało. Wszyscy odbywali nagrody. I kto powiedział, że nie będę na podium? Byłem przed chwilą. Tutaj. Ej, bomber! Na dzisiaj koniec. Jest 17:30. Tak. 17:30, wracamy do Londynu, więc myślę, że spokojnie za 3 godziny jeszcze jest deszcz, więc to potrwa. Dzięki wszystkim za dzisiejszy dzień, pozdrawiam wszystkich znajomych, których dzisiaj spotkałem, całą grupę łowiących ludzi, rybaków i widzimy się niedługo, dzięki. We'll start soon.